Braliśmy udział w procesie projektowania, w koncepcji projektowej poprzez budowlano-wykonawcze projekty. Chodzi o to między innymi, żeby właśnie tak jak tutaj była mowa, żeby prowadzić inżyniera od spraw ruchowych, żeby tego typu, na tego typu mapie nanieść ciągi ulic z ruchem istniejącym, z prognozą ruchu i tak dalej. Także to by usprawniło przyszłe planowanie, remonty, budowę i tak dalej. To jest pytanie. To znaczy tak. Miałem właśnie rozpocząć od organizacji budownictwa, no to już jest powiedziane. Sekundę. Nie, proszę spokojnie. Proponuję, chciałbym poruszyć problematykę, nie tyle zadać pytania, co przedstawić problematykę w stosunku do których... Znaczy, przepraszam bardzo, ale tutaj eksperci są od zadania pytania w tej turze, bo naprawdę nie możemy sobie pozwolić na dłuższe wypowiedzi. Jest to druga debata o komunikacji w tej sali. Południowa obwodnica Lublina usprawniłaby szereg spraw, między innymi odciążyła znaczną część miasta ruchem, który przejeżdża poprzez wiatr podwinę kolejową na ulicy Diamentowej, z powrotem wyjeżdża w kierunku na przykład Nasika, Bełżyc, Nawęczowa i tak dalej. Tego typu sprawy mogły być znacznie rozwiązane, zmniejszyły się ruch w mieście na rzecz obwodnicy. Proponuję utworzenie, ponieważ taka obwodnica wychodzi poza granice miasta, więc jest problem koordynacji planów zagospodarowania. Proponuję utworzenie związku gmin aglomeracji lubelskiej, lokalnej, nie tej całej aglomeracji całego województwa. Proponuję powołanie koordynatora planów zagospodarowania dla tego związku na granicach aglomeracji. Dziękuję bardzo.